Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, drugi raz spotkamy się w nieco innych okolicznościach, ale spokojnie, powody tego są dość prozaiczne. Spotkanie w ramach spotkań z Akwinatą miało miejsce bez żadnych problemów i utrudnień, natomiast ze względów technicznych nie udało się nagrać tego ostatniego spotkania i dlatego jego treść przedstawię dzisiaj Wam w sposób taki, powiedzmy, indywidualny, trochę inny niż zazwyczaj. Także spokojnie, nie jest tak, jak to niektórzy myśleli, że ktoś przeszkodził w nagraniu, że masoni czy jacyś inni wrogowie prawdy przeszkadzają nam czy zakłócają te spotkania. Otóż na szczęście nie. Ostatnio mówiliśmy o duszy u Arystotelesa i chociaż było to dość wstępne spotkanie i wykład miał charakter wprowadzający, udało się jednak pokazać poglądy Arystotelesa odnośnie duszy, zarówno duszy zwierzęcej, roślinnej, jak i ludzkiej, w sposób taki bardzo ogólny. Skupiałem się jednak przede wszystkim na rozumieniu duszy ludzkiej i zależało mi na tym, żeby pokazać, że u Arystotelesa istotą jest wskazanie takiej metody poznania i zastosowanie tej metody poznania ludzkiej duszy, która z jednej strony będzie otwarta na pryncypia metafizyczne i będzie rzeczywiście pokazywała w sposób niezredukowany do tego, co biologiczne, niezredukowany do tego, co przyrodnicze, ludzką duszę, tą rzeczywistość, jaką jest ludzka dusza. Z drugiej jednak strony będzie to metoda prawdziwego przyrodnika, jakim był Arystoteles, a więc metoda, która wychodzi od danych, które czerpiemy drogą zmysłową, wychodzi od doświadczenia, od obserwacji, wychodzi od tego, co możemy poznać naszymi zmysłami, ale na tym się nie wyczerpuje ta metoda. Ona sięga właśnie do tych metafizycznych pryncypiów. Ave Maria I mówiliśmy o tym, że pomimo braku takiej faktycznej syntezy w przypadku Arystotelesa, jeżeli chodzi o ludzką duszę, nie udało się tej kropki nad i postawić, nie udało się stworzyć prawdziwej syntezy. To znaczy, są w tej koncepcji ludzkiej natury pewnego rodzaju zgrzyty, pewnego rodzaju braki. Przyjrzymy się im dzisiaj, ale dzisiaj też chciałbym pokazać Wam przede wszystkim na przykładzie cytatów właśnie z Arystotelesa. Konkretnie to są dzieła wszystkie, ale chodzi nam traktat o duszy. Z traktatu o duszy przytoczymy najpierw definicję tego, czym jest dusza. Przytoczymy także pewne inne ustępy, w których Arystoteles podaje zasadniczą naukę o duszach. Nie tylko duszy ludzkiej, również o duszy zwierzęcej, roślinnej. To jest wielka zasługa Arystotelesa, że potrafił za pomocą jednej teorii ująć tak różne elementy, jak dusze zwierzęce, dusze roślinne, dusze ludzkie również. I niezwykle istotną jest rzeczą też to, że na samym prawie początku, to jest właśnie dosłownie początek pierwszej księgi, Arystoteles pokazuje nam doniosłość nauki o duszy. Na tym się warto też na chwilę zatrzymać, a więc przeczytam teraz ten fragment. Chociaż wszelką wiedzę uważamy za rzecz piękną i wartościową, przenosimy jednak jedną nad drugą, już to dla jej większej subtelności, już to dla jej przedmiotów znioślejszego i bardziej godnego podziwu. Dla tych obu racji musimy umieścić badanie duszy w rzędzie naczelnych nauk. Ponadto wiadomo ogólnie, że jej znajomość wzbogaca w wysokim stopniu cały zespół prawd, a w szczególności przyrodoznawstwo. Ona bowiem stanowi jakby podstawę istnienia zwierząt. Zamiarem naszym jest podać naukowej dyskusji dobrze poznać naprzód jej naturę, istotę, a następnie wszystkie jej właściwości, spośród których jedne stanowią cechę samej wyłącznie duszy, inne zaś przysługują także zwierzętom złożonym z duszy i ciała, lecz tylko dzięki niej. Moi drodzy, niezwykle wartościowe jest to wskazanie Arystotelesa na wagę nauki o duszy. Bo faktycznie, jak się zresztą przekonamy, rozważania dotyczące duszy, zwłaszcza duszy ludzkiej, nie są
tylko i wyłącznie ważne i wartościowe ze względu na badanie ludzkiej natury. Ale chodzi tutaj o jeszcze coś dużo większego, jakby ważniejszego, zwłaszcza patrząc z naszej perspektywy, bo badając ludzką duszę, Arystoteles będzie też pokazywał jej strukturę, jej sposób działania. Właściwie będzie poznawał poprzez sposób poznawania jej naturę, już tak nieco wykraczając poza ten porządek, którym, znaczy już mówiąc o tym, jak to będzie przedstawiane, więc najpierw będzie pokazywał, w jaki sposób działa, potem będzie mówił, czym ona wobec tego jest, ale niezwykle istotne jest to dlatego, że w sposobie działania, w sposobie jej, zwłaszcza jej poznawania zarówno na poziomie zmysłowym, następnie na poziomie umysłowym, będziemy widzieli podstawę dla filozofii realistycznej. Będziemy mogli znaleźć podstawę, uzasadnienie dla realizmu filozoficznego. To jest niezwykle istotne. To jest coś rzeczywiście, co w koncepcji ludzkiej duszy Arystotelesa zasługuje na podkreślenie, że nie chodzi tylko i wyłącznie o pokazanie pewnej jedności duchowo-cielesnej i tym samym prawdziwej ludzkiej natury wbrew rozwiązaniom dualistycznym, rozwiązaniom wywodzącym się z tradycji filozoficznej Platona, z tradycji orfizmu, ale chodzi tutaj o pokazanie podstawy dla poznania właśnie tego metafizycznego, poznania realistycznego, wychodzącego od obserwacji, od afirmacji bytu. To jest niezwykle istotna sprawa. Oczywiście także badanie duszy jest ważne też i z innych powodów. No, na poziomie metafizycznym jest też, powiedzmy, z punktu widzenia metafizycznego jest ważne, a to dlatego, że dusza jest przecież substancją w większym jakby stopniu, bo mówimy tutaj przecież o zasadzie analogii, w większym stopniu bardzo dobrze jakby spełnione są kryteria substancjalności, kiedy mówimy o duszy. Jeszcze bardziej oczywiście, jeżeli mówimy o pierwszym poruszycielu nieporuszonym, on jest substancją będącą szczytem całej tej, no tej piramidy bytów, jest najbardziej substancją, ale również i dusze, również i konkretne ożywione byty, konkretne organizmy bardzo dobrze spełniają definicję substancji wraz z tymi elementarnymi substancjami, jakimiś podstawowymi. One są przede wszystkim są przedmiotem badań metafizycznych. I dlatego tak istotne jest również badanie duszy. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście jeśli chcemy zrozumieć człowieka, jeśli chcemy zrozumieć to, kim on jest, wobec tego też musimy sięgać do badań duszy. I więc tak naprawdę będziemy mówili o psychologii, chociaż psychologia dzisiaj kojarzy się z czymś zupełnie innym. Dzisiejsza psychologia jest zasadniczo naturą, nauką empiryczną, badającą ludzkie poznanie często, czy sposób działania, często w sposób taki bardzo redukujący ludzką naturę do czegoś takiego czysto przyrodniczego, albo też w psychologii dzisiejszej możemy zobaczyć, też jest to rozpowszechnione, możemy zobaczyć pewne wpływy okultystyczne wręcz, to jest ze względu chociażby na Junga. Rzeczywiście takie wpływy są zauważalne. Tutaj natomiast będziemy mówili o psychologii, ale jako o dziale filozofii, jako o nauce, która będzie bardzo głęboko sięgała do metafizycznych pryncypiów, nie będzie poprzestawała tylko i wyłącznie na empirii. Więc czym jest tak naprawdę dusza? Pierwsza definicja duszy znajduje się w księdze drugiej traktatu o duszy i tutaj Arystoteles podaje ową definicję w ten sposób, że dusza jest to forma ciała naturalnego posiadającego w możności życie. Więc jest to forma. Forma, o formie wiemy już całkiem dużo. Forma, jak wiadomo, jest zasadą, która nadaje jedność, tożsamość i poznawalność. I z tego powodu, chodzi oczywiście tutaj o formę substancjalną, bo jest właśnie ten organizm żyjący pewną substancją, jej forma substancjalna jest tylko jedna. To jest bardzo ważne.
bo będzie od razu nam już wyjaśniało wiele różnych wątpliwości, które możemy gdzieś znaleźć w tekstach Arystotelesa. Czasem on się posługuje takim językiem, w którym zdaje się mówić o kilku duszach, ale w rzeczywistości będących jakby ożywiających jeden organizm, tak by można było sądzić, nie pamiętając o tym, że definiuje duszę Arystoteles właśnie jako formę substancjalną, więc może być tylko i wyłącznie jedna taka dusza, jedna forma i co więcej, jest to forma ciała naturalnego posiadającego w możności życie. Innym jeszcze jest tutaj inna definicja, zaraz obok, która właściwie się w dużej mierze do tej pierwszej sprowadza, że mianowicie dusza jest pierwszym aktem ciała naturalnego, które posiada w możności życie. Jest pierwszym aktem ciała naturalnego, które posiada w możności życie. To oznacza oczywiście, że ten właśnie pierwszy akt, czyli dusza, nadaje życie już aktualnie. Ona aktualizuje ową możność, czyli samo ciało naturalne bez duszy posiada życie tylko w możności. Jest zdolna do tego, żeby być ożywianą właśnie przez ową duszę. Innymi słowy, Arystoteles definiuje duszę jako ten czynnik ożywiający, jako czynnik, który nadaje już temu ciału po prostu, mającemu życie tylko w możności, nadaje to faktyczne życie, daje rzeczywiście życie, więc nie jest to tylko czynnik jakoś poruszający, nie jest to czynnik, który w jakiś sposób będzie powodował takie czy inne przejawy życia, ale powoduje właśnie samo życie. Dusza jest czynnikiem ożywiającym. Zresztą to łacińskie określenie anima, właśnie od czasownika animare, ożywiać, nas też jakoś do tego skłania, żeby tak właśnie przyjmować. Więc dusza jest czynnikiem ożywiającym. Jeszcze tutaj na uwagę zasługuje to słowo akt pierwszy, ten przymiotnik pierwszy. Jeżeli jest pierwszy, to w takim razie sugeruje to, że są też jakieś akty drugie. I rzeczywiście akty drugie istnieją. Tymi aktami drugimi są właśnie przejawy życia. Czyli Arystoteles pokazuje nam, że rzeczywistość życia, duszy jest rzeczywistością złożoną. No do tego żeśmy się przyzwyczaili, bo Arystoteles jako pluralista bytowy, jako ten, który pokazuje wielość istniejących bytów, pokazuje nam także wewnętrzną złożoność bytu, bo to, jak już pamiętamy, jest związane jedno z drugim, a więc nie można faktycznie ukazywać pluralizmu bytowego bez pokazywania wewnętrznego złożenia, wewnątrzontycznego złożenia bytów. I tutaj w przypadku duszy i w ogóle organizmu ożywionego przez duszę będzie to bardzo widoczne. Więc mamy do czynienia z aktem pierwszym, którym jest sama dusza. Będą też akty drugie, którymi są pewne przejawy tego życia. O tych przejawach będzie Arystoteles mówił za jakiś czas. Te przejawy są oczywiście bardzo różne i te przejawy są aktami, są pewnymi energejami, aktami w sensie energei. Natomiast ten akt pierwszy jest aktem w sensie entelechei, czyli tym aktem takim, no właśnie, można powiedzieć, najbardziej no właśnie związanym z formą, związanym z już jakąś substancją uformowaną, już jakoś trwającą w swojej istocie. To jest więc ta definicja duszy, forma ciała naturalnego posiadającego w możności życie. Ale pytanie teraz jest następujące. W jaki sposób będziemy te w jaki sposób będziemy te dusze jakoś klasyfikować, jak będziemy je odróżniać, jakiego rodzaju życie może występować. Niewątpliwie, niezależnie już od tego, z jakim będziemy mieli do czynienia przypadkiem, niewątpliwie, skoro dusza jest formą, a dla Arystotelesa oczywiście poza tą pierwszą substancją, tą pierwszym poruszcielem nieporuszonym, aktem czystym, wszystko składa się z formy i z materii. Wobec tego pisze Arystoteles właśnie dalej jeszcze w księdze drugiej, w pierwszym rozdziale,
Z tego jasno wynika, że dusza nie może odłączyć się od ciała, ani przynajmniej niektórej jej części, jeśli je posiada. Akt bowiem niektórych części, czyli organów, jest aktem ich samych. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by niektóre części duszy mogły się odłączyć od ciała. O co tutaj chodzi? Otóż skoro już mówiłem o tym akcie pierwszym, akt pierwszy, czyli to jest nic innego jak właśnie owa dusza, i są te akty drugie, czyli pewne konkretne działania, konkretne przejawy właśnie tego żyjącego bytu, ale te przejawy są pewnymi aktami, które wynikają z pewnych władz duszy. Na przykład takim działaniem, takim aktem będzie na przykład poruszanie się, albo na przykład rośnięcie czy odżywianie. To działanie wymaga pewnego rodzaju jakiejś władzy, jakiejś możliwości czynnej, bo z punktu widzenia teorii aktu możności, ta władza, każda taka władza będzie miała charakter możności czynnej, która ma zdolność do emanowania z siebie, do jakby wyprowadzania z siebie pewnych działań, do produkowania jakby takich aktów działań, tych aktów drugich. Wobec tego te konkretne władze, one są również pewnymi formami przypadłościowymi, związanymi właśnie na przykład z widzeniem, z poruszaniem się, z rośnięciem, rozmnażaniem i tak dalej, i odpowiadają im też pewne części materialne, i te materialne części to są właśnie organy, to są właśnie organy cielesne. Czyli ciało jest zróżnicowane, zbudowane z różnych organów, które są materią władz, czyli tych możności czynnych, które są wobec tego podstawą dla aktów działania, dla tych energii. Bo pamiętamy z wykładu o substancji, o przypadłości, że w ramach przypadłości mówimy o przypadłościach bezpośrednich, i tam tą kategorią jedną z nich była jakość. I też mówiliśmy o przypadłościach, mówi się o przypadłościach tych pośrednich, które określają substancje, ale za pośrednictwem tych samych bezpośrednich, nie są bezpośrednio cechującymi substancje, ale za pomocą, przez odwołanie się do przypadłości bezpośrednich. I pomiędzy tymi przypadłościami były też takie jak działanie i doznawanie. Otóż właśnie te akty drugie, czyli przejawy życia, są niczym innym jak właśnie działaniem czy doznawaniem. I są to pewne przypadłości, które same nie są bezpośrednio zakorzenione w substancji duszy, ale poprzez władze, które są możliwościami czynnymi, zdolnościami do wywoływania tychże właśnie aktów. I są owe władze właśnie pewnymi jakościami. One są jakościami od strony formalnej, są pewnymi formami przypadłościowymi, od strony materialnej natomiast są właśnie organami cielesnymi konkretnych tych władz. Następnie jeszcze tutaj skomentuję to. Więc dlatego pisze Arystoteles, że nie może się dusza od ciała odłączyć, tak jak forma od materii, kiedy się odłącza, byt przestaje istnieć. Wobec tego nie może się dusza odłączyć od ciała, ani także właśnie jakieś jej części. Natomiast jeżeli jest jakaś część, może być jakaś taka część, która, czy taka władza, która nie produkuje aktów cielesnych, nie posługuje się tutaj do wytwarzania tych aktów jakiejś części ciała, nie ma jakiegoś organu cielesnego, który by odpowiadał czemuś takiemu, to gdyby taka sytuacja zachodziła, wówczas taka część duszy mogłaby się od ciała odłączyć, czyli taka, która nie potrzebuje ciała w żaden sposób. I tutaj też ten przypadek ostatecznie w przypadku, jeżeli chodzi o człowieka, zachodzi. Natomiast jeżeli chodzi o
Rośliny, zwierzęta, takiej sytuacji nie ma. Tutaj zawsze wszystkie przejawy życia wymagają pewnych organów cielesnych. A więc jeżeli chodzi o przejawy życia tego, powiedzmy, biologicznego, tutaj żadnej możliwości nie ma, żeby się cokolwiek od takiej duszy odłączyło. Taka dusza jako taka nie ginie, czy nie odłącza się, właśnie ginie wraz z ciałem, zachowuje się po prostu jak jakiś element ciała. Element świata biologicznego. Następnie zobaczmy, w jaki sposób Arystoteles pokazuje nam różnorodność tych ożywionych organizmów. Więc pisze tak: dla tej racji rośliny ogólnie uchodzą za żywe, ponieważ najwidoczniej posiadają w sobie taką władzę i zasadę, dzięki której rosną i maleją w przeciwnych kierunkach. Nie jest tak bowiem, że rosną do góry, by nie rosnąć do dołu, lecz równomiernie rozwijają się w obu kierunkach, a nawet we wszystkich, i żyją tak długo, jak długo są w stanie pobierać pokarm. Czyli podaje nam tutaj Arystoteles już dwa takie przejawy życia, czyli po pierwsze odżywianie, po drugie rośnięcie. To jest coś, co dla roślin jest rzeczą taką dość łatwą do zaobserwowania. No i jeszcze trzecia zdolność, trzeci rodzaj aktów, a więc też i trzecia władza, która jest obecna w roślinach, a mianowicie rozmnażanie. Następnie mówi tutaj Arystoteles o duszach. Pisze dalej tak o zwierzętach. Ale o tym, co jest zwierzęciem, decyduje przede wszystkim władza zmysłowa, bowiem nawet te jestestwa, które się nie poruszają, nie zmieniają miejsca, czy posiadają władzę zmysłową, zwiemy zwierzętami, a nie tylko jestestwami żywymi. Podstawową formą zmysłu jest dotyk, którym wszystkie zwierzęta są obdarzone. Jak władza wegetatywna może istnieć oddzielnie od zmysłu dotyku, a nawet od wszelkiej władzy zmysłowej, tak samo zmysł dotyku może istnieć bez innych zmysłów. Tutaj już Arystoteles wchodzi szczegółowo w konkretne zmysły, ich działanie. Musimy pamiętać, że zasadniczo sprawa wygląda w ten sposób. Zwierzęta są odróżnione od roślin, czyli od tych form życia żyjących na poziomie wegetatywnym właśnie poprzez zmysły. To jest ta zasadnicza różnica. Pomiędzy zmysłami natomiast dotyk jest najbardziej podstawowym. Zawsze musi występować. Tych pięć zmysłów, które znamy z naszego ludzkiego doświadczenia, one oczywiście są właściwe również dla innych zwierząt, ale nie wszystkie zwierzęta posiadają wszystkie zmysły, natomiast zmysł dotyku zawsze musi być posiadany. Również też dla zwierząt charakterystyczny jest ruch, ale również nie dla wszystkich. Nie wszystkiego posiadają, chociaż ogromna większość zwierząt ruch posiada. A więc jeśli mamy to jakoś podsumować, jeszcze jest jedna sprawa. I jeszcze jest sprawa związana z rozmnażaniem. To jest ta trzecia władza, która jest już obecna na poziomie wegetatywnym. Więc Arystoteles wyróżnia tutaj duszę wegetatywną, zdolną właśnie do odżywiania, do rośnięcia, do rozmnażania, duszę zmysłową, która poza tymi trzema władzami posiada jeszcze władzę poznawczą, zmysłową, zdolność do poznawania zmysłowego. Czym jest samo poznanie zmysłowe, powiemy później. A więc poznanie zmysłowe, a także pewne pożądanie zmysłowe, bo z poznania zmysłowego wynika również pewne pożądanie. Jeżeli zwierzę coś poznaje, to potem to konkretne poznane zmysłowe dobro staje się jakimś przedmiotem jej pragnienia, czy też właśnie jakieś odrazy ucieka od czegoś, jakieś zagrożenie, albo dąży do czegoś, co jest dla zwierzęcia dobre i korzystne. I z tego też wynika często, czy związane jest z życiem na poziomie zmysłowym ruch. Z poznania zmysłowego czerpie więc zwierzę pewną podnietę do swojego ruchu i porusza się tak właśnie, żeby to pożądanie mogło być spełnione. Ale jest jeszcze ten trzeci rodzaj życia, trzeci rodzaj wobec tego duszy, trzeci jakby poziom życia, i to jest to życie intelektualne. I tutaj Arystoteles napotyka na pewien problem, o którym potem powiemy tak szczegółowo. Tutaj na razie tylko powiemy, że
Sam Arystoteles pisze w księdze drugiej, dość tak niejasno, zdawkowo, co się jednak tyczy rozumu i władzy teoretycznej myślenia, to nie ma dotąd nic jasnego. Jest to jednak, jak się zdaje, zgoła inny rodzaj duszy, który sam jeden jest w stanie istnieć po oddzieleniu od ciała jako istota wieczna od rzeczy zniszczalnej. Zobaczmy, że tutaj mamy do czynienia właśnie z pewnym zgrzytem, z pewnym jakby wykraczaniem w człowieku czegoś ponad to, co czysto przyrodnicze, biologiczne. Dlaczego jest tutaj pewien zgrzyt? Ano dlatego, że jak na razie Arystoteles mówił o duszach, które są pewnymi formami, które są wyprowadzane z potencjalności materii. Pamiętamy o tym, była to mowa o tym wykładzie o formie materii. To są dwa czynniki wewnątrzontyczne. Forma jest czymś, co przez jakiś czynnik sprawczy jest z tej możności materii wyprowadzana, aktualizowana. Także ona istnieje, a potem, kiedy ten dany jakiś byt przestaje istnieć, forma wraca do potencjalności materii, materia jest jakoś rozpraszana, wchodzi w skład jakichś nowych bytów, staje się substratem właśnie jakichś innych bytów, substancji, natomiast forma właściwie nie tyle przestaje istnieć, co zostaje jakby sprowadzona z powrotem do tej potencjalności. Tutaj natomiast okazuje się, że jest w człowieku coś, co wykracza poza to, co biologiczne, poza to, co przyrodnicze, bo jest coś takiego w człowieku, ale to nie jest właśnie dusza, tylko coś w duszy. Pisze tutaj inny rodzaj duszy, tak jest w tłumaczeniu, ale chodzi właśnie o tą władzę, właściwie tak, o coś, co jest pewną, no właśnie, do końca trudno powiedzieć czym, bo sam Arystoteles tego tak naprawdę nie określił w sposób szczegółowy, dlatego było to potem przedmiotem rozlicznych interpretacji i też źródłem różnych tutaj jakby koncepcji człowieka. Tak naprawdę, które wszystkie powstawały w oparciu o koncepcję Arystotelesa, ponieważ można było różnie rozumieć, czym jest właśnie to coś, co wykracza poza jakby tą przyrodniczość i biologiczność w człowieku. Czym jest właśnie ten rozum czynny, jak potem to zostało nazwane już przez komentatorów Arystotelesa, coś, co wykracza poza przyrodę. Czym to jest? Na pewno nie jest całą duszą, jest jakąś właśnie jakby częścią, czyli pewną władzą. I rzeczywiście jest w stanie istnieć po oddzieleniu od ciała, ponieważ nie zależy w swym funkcjonowaniu od organów cielesnych. Ale z drugiej strony, czy istnieje wcześniej, jakoś przed, też tak można by interpretować przed jakby samym organizmem, czy tylko później po jego śmierci. No to tutaj już wchodzi kwestia rozumienia człowieka i jego duszy, co wykracza na razie poza nasze tutaj możliwości. Na poziomie samego Arystotelesa możemy tylko i wyłącznie badać same działania, same te akty drugie i poprzez badanie tych aktów drugich możemy badać samą strukturę duszy i możemy ją opisywać w ramach pewnych pryncypiów metafizycznych. Tutaj wielkim osiągnięciem Arystotelesa jest właśnie to, że ten schemat aktu i możności, który posłużył no, nie tylko do wyjaśnienia ruchu, wyjaśnienia wielu innych problemów, został zastosowany oczywiście również i do zrozumienia duszy. I ta aktualnomożnościowa struktura duszy, właśnie tej entelechei, substancjalnej formy, która jest podstawą dla możności czynnych, dla tych władz konkretnych, które z kolei są podstawą dla aktów w sensie energii, dla tych konkretnych działań, przejawów życia. To jest wielkie osiągnięcie Arystotelesa. I pisze tutaj w rozdziale trzecim Księgi Drugiej Arystoteles, co się tyczy władz duszy wyżej wzmiankowanych, to jedne jestestwa, jak powiedzieliśmy, posiadają je wszystkie, inne tylko niektóre z nich, inne wreszcie jedną jedyną. Władze rzeczone dotyczą odżywiania, wrażeń zmysłowych, pożądania, poruszania z miejsca na miejsce, rozumowania. I tutaj konkretnie pisze Arystoteles, roślinom przysługuje tylko zdolność odżywiania się. Inne jestestwa posiadają oprócz niej jeszcze władzę zmysłową. A jeśli władzę zmysłową, to i władzę pożądającą, bo zarówno pożądliwość, jak gniew i wola są formami pożądania.
Oczywiście roślinom przysługuje zdolność odżywiania się, ale tutaj spośród tych, które tutaj wcześniej wymienił w poprzednim zdaniu, bo tak jak mówiłem, roślinom przysługuje poza odżywianiem również rośnięcie i rozmnażanie zwierzętom. Natomiast właśnie to poznanie zmysłowe, ono jest czymś niezwykle ważnym. Jak się potem okaże, ważnym jest też, jeżeli chcemy zrozumieć dobrze, czym jest człowiek. Bardzo ważnym jest fragmentem ten, kiedy pisze Arystoteles o relacjach pomiędzy różnymi duszami. Tutaj sięga po ciekawą analogię z geometrią. Zupełnie podobnie przecież rzecz się ma z duszami, z figurami geometrycznymi. Bowiem, jak w każdej następnej figurze geometrycznej jest zawarta potencjalnie figura poprzednia, na przykład w czworoboku trójkąt, tak i w duszy zmysłowej zawarta jest dusza wegetatywna. A więc widzimy tutaj, o co chodzi Arystotelesowi. Tak jak właśnie w jakimś kwadracie czy w figurze czworobocznej znajduje się wirtualnie trójkąt, tak właśnie w duszy zmysłowej, duszy zwierzęcej zawarte są te wszystkie władze, które znajdują się w duszy wegetatywnej, więc jakby potencjalnie znajduje się w niej dusza wegetatywna. Dusza zmysłowa jest czymś więcej niż dusza wegetatywna. Każde zwierzę zawiera w sobie, w swej strukturze duszy, zawiera właśnie te wszystkie elementy, które będą definiowały duszę wegetatywną. I to samo możemy też odnieść potem do duszy rozumnej. Więc dusza rozumna posiada w sobie duszę zmysłową, a ta posiada w sobie duszę wegetatywną. To też oczywiście będzie bardzo wyraźne u świętego Tomasza, kiedy będzie pisał o ludzkiej naturze, jako takiej, która stanowi pewne zwieńczenie tych wszystkich organizmów żyjących tutaj na Ziemi. I tutaj Arystoteles dodaje, dla tej też racji należy starannie badać, co właściwie w każdej z osobna grupie jest duszą, na przykład co jest duszą rośliny, co człowieka, co zwierzęcia. Należy również rozpatrzeć, dlaczego dusze tak kolejno po sobie następują. Bez duszy wegetatywnej bowiem nie ma duszy zmysłowej. Lecz na odwrót, w roślinach istnieje dusza wegetatywna oddzielnie od duszy zmysłowej. Lub znowu, bez zmysłu dotyku nie ma innych zmysłów, lecz zmysł dotyku może istnieć sam bez innych, bo wiele zwierząt nie posiada ani wzroku, ani słuchu, ani powonienia. A spośród jestestw obdarzonych zmysłami, jedne mają zdolność poruszania się w miejscu, inne jej nie mają. Tutaj już znowu wchodzi Arystoteles pewne szczegóły dotyczące ożywionych organizmów, które są zwierzętami, a więc w ich przypadku mamy do czynienia właśnie z poznaniem zmysłowym, przynajmniej z dotykiem, i większa część z nich jest też zdolna właśnie do ruchu. I o władzy wegetatywnej, wobec tego o władzach właśnie wegetatywnych, o duszy wegetatywnej pisze Arystoteles w rozdziale 4 księgi drugiej. Wobec tego wypada nam zacząć od odżywiania i rodzenia, bo dusza wegetatywna istnieje także w innych jestestwach żywych. Ponadto jest pierwszą i najbardziej ogólną władzą duszy, bo dzięki niej wszystko, co żyje, posiada życie. Jej zadaniem jest rodzić i przyswajać pokarm, bo przecież najbardziej naturalną funkcją jestestw żyjących, które z jednej strony doszły do pełnej dojrzałości, a nie są okaleczone, z drugiej zaś nie powstają drogą samoródstwa, bo też pamiętajmy o tym, że dla Arystotelesa pewne organizmy, te organizmy mniej złożone, powstają właśnie drogą samoródstwa, co oczywiście jest pewnym zasadniczym błędem z punktu widzenia dostępnej nam wiedzy przyrodniczej, ale no, tutaj to jakby nie ukrywamy, że takie tutaj są niedoskonałości, natomiast skupiamy się na tych metafizycznej wartości tychże badań. Więc Arystoteles zauważa, że rozmnażanie jest czymś bardzo istotnym, ponieważ w ten sposób zwierzę czy roślina dążą do przedłużenia istnienia formy, która je ożywia. W ten sposób, chociaż same nie mogą jako pewne konkretne egzemplarze, nie mogą istnieć jakby w nieskończoność, nie mogą trwać, to jednak może trwać sam gatunek. I to jest w ogóle też bardzo charakterystyczne dla filozofii Arystotelesa, gdzie tutaj właściwie gatunek jest czymś dużo ważniejszym od konkretnego osobnika, gdzie osobniki istnieją właśnie dla gatunku, właśnie dlatego, że przenoszą, są nośnikami tej formy gatunkowej, przenoszą ją jakby. Pozwalają przez rozmnażanie na to, aby ta forma dalej była gdzieś wrażona w jakąś konkretną materię w coraz to kolejnych pokoleniach. Pisze tutaj, że
To bowiem jest przedmiotem pragnień wszystkich rzeczy, to jest celem ich wszelkiego naturalnego dążenia, ponieważ jestestwo żywe nie może uczestniczyć bez przerwy w tym, co wieczne i boskie, bo żadna śmiertelna istota nie może trwać niezmiennie w swej tożsamości numerycznej jedności. Dlatego każdy z nich uczestniczy w nim w takiej mierze, na jaką je stać. Jedno dłużej, drugie krócej. I w ten sposób trwa ono ciągle w istnieniu. Ściśle mówiąc, nie ono samo, lecz to, co jest jak gdyby nim samym. Numerycznie nie trwa jedno i to samo, lecz trwa jedno i to samo gatunkowo. Dusza, i tutaj jest bardzo istotny też fragment, pokazuje, Arystoteles wyprowadza konsekwencje z tego, że dusza jest właśnie formą, jest właśnie entelecheją również, czyli aktem właśnie w tym sensie entelechei. Słowo entelecheia wiąże się ze słowem telos, czyli cel. I to oznacza, że tak jak pisze Arystoteles tutaj, podobnie i dusza jest przyczyną w trzech znaczeniach, które wyróżniliśmy. Jest bowiem dla ciał nią obdarzonych przyczyną i źródłem ruchu, celem i istotą. To, że jest istotą, jest jasne, bo to wynika z tego, że jest formą. Ale także jest oczywiste również, że dusza jest także przyczyną celową. To właśnie wynika z tego, że jest entelecheją. Jak bowiem rozum działa dla czegoś, tak samo postępuje i natura. I to właśnie coś stanowi jej cel. W zwierzętach takim celem jest właśnie dusza. I tutaj zobaczmy bardzo ciekawe sformułowanie, że dusza jest celem samego tego zwierzęcia, że dusza posługuje się swoim ciałem tak, żeby to ciało było korzystne dla duszy. Staje się pewnym narzędziem właśnie dla duszy. Dla dobra duszy istnieje ciało. Dusza wobec tego jest czynnikiem formującym, bo tu też pisze Arystoteles, jest źródłem ruchu, jest właśnie przyczyną samego tego ciała, czyli dusza sama sobie ciało formuje, nie jest tylko jakimś czynnikiem wchodzącym jakby w ciało już gotowe, daje życie, ale też daje życie nie temu, co po prostu już jakoś jest uformowane, tylko właśnie rzeczywiście forma nadaje właśnie tą tożsamość, nadaje jedność. Czyli dusza formuje, faktycznie formuje sobie całą tą materię, ciało, ożywiając je i jednocześnie stanowiąc cel, czyli wykorzystuje sobie ciało wraz z tymi wszystkimi narzędziami, organami dla swojego dobra. Dusza jest więc, można być porównana do muzyka, który nie tylko jakby gra na jakimś instrumencie, ale najpierw ten, w rzeczywistości nigdy się nawet nie zdarza właśnie, ale możemy sobie to spróbować w ten sposób wyobrazić jako tą relację między duszą i ciałem według Arystotelesa, jako relację zachodzącą między muzykiem, który nie tylko gra na instrumencie, nie tylko się nim posługuje, ale go rzeczywiście jakoś buduje, formuje go od najprostszych elementów wychodząc, buduje sobie taki instrument i przed tym instrumentem siedzi, gra. Jednocześnie ten instrument ciągle chroni przed jakimiś naturalnymi procesami zniszczenia, jakby podtrzymuje, nie tylko, że rękami gra na tym instrumencie, ale jeszcze rękami utrzymuje wszystkie elementy tego instrumentu w całości. Także ten instrument się nie rozpada. Nie tylko, że on aktualnie gra, czyli pewne właśnie akty drugie emanuje dzięki konkretnym władzom, czyli jakby konkretnym na przykład częściom klawiatury, czy konkretnym klawiszom, jeżeli mówimy o jakimś fortepianie na przykład, ale też i to, że sam ten instrument po prostu się nie rozpada, że on stanowi pewną jedność, że on jest czymś, co po prostu trwa w całości, w jedności pewnej. To wszystko jest zasługa duszy, więc to pokazuje nam, czym jest dusza w takim najbardziej głębokim rozumieniu, ale to jest wszystko wyprowadzenie wniosków po prostu z tego, że jest formą substancjalną, że jest formą, że jest właśnie tą entelecheją, tym aktem pierwszym. To jest tylko i wyłącznie wyprowadzenie konsekwencji z samej definicji, którą podał Arystoteles na początku. Następnie tutaj wchodzi Arystoteles w różne szczegóły dotyczące działania tych władz wegetatywnych. Nie będziemy teraz w to wchodzić, bo są to rzeczy niespecjalnie jakoś tam istotne. Natomiast warto jest zwrócić uwagę właśnie na poznanie zmysłowe, dlatego że przecież dążymy do tego, żeby poznać naturę ludzką, żeby zrozumieć człowieka, żeby pokazać tą podstawę i uzasadnienie właśnie dla filozofii realistycznej.
A więc musimy zdobyć pewną wiedzę dotyczącą tego, jak człowiek poznaje. Więc najpierw, jeżeli chodzi o poznanie, musimy najpierw mówić o przedmiotach, bo jeśli mówimy o tych aktach drugich, jeżeli mówimy o działaniach, w tym przypadku to raczej doznawanie, bo poznanie ma charakter receptywny, bierny, więc będziemy tutaj mówili o aktach, tymi aktami drugimi, od których będziemy wychodzili, będą po prostu akty poznania, takie receptywne, pewne doznania. Ale jeśli mamy o nim mówić, to musimy najpierw wyjść od samych przedmiotów poznania zmysłowego. I tutaj Arystoteles dzieli te przedmioty w bardzo ciekawy sposób. To jest ważne też dlatego, że to się będzie potem u Tomasza Zakwinu pojawiało również. Więc pisze Arystoteles, że słowo przedmiot zmysłowy oznacza trzy ich rodzaje. Dwa z nich są postrzegalne, jak zwykliśmy mówić, same przez się, a trzeci jest postrzegalny tylko przypadłościowo. Z tych dwóch pierwszych, jeden jest właściwy poszczególnym zmysłom zewnętrznym, poszczególnym zmysłom, drugi jest wspólny wszystkim. Co to znaczy wobec tego ten przedmiot właściwy zmysłów? Otóż Arystoteles to tłumaczy w ten sposób. Właściwym nazywam taki przedmiot zmysłowy, którego żaden inny zmysł nie może postrzegać, i co do którego jest niemożliwy błąd. Takim przedmiotem wzroku jest barwa, słuchu, dźwięk, zmysłu smaku, oczywiście smak. Przedmiot dotyku ma większą ilość różnic, jak zauważa Arystoteles. Skupmy się jednak może na samym tym wzroku, jako na takim, powiedzmy, wzorcowym zmyśle, bo przez niego, poprzez ten zmysł człowiek poznaje w największym stopniu świat. Znacznym procencie te bodźce, które do nas docierają, mają charakter właśnie bodźców wzrokowych. Więc takim przedmiotem wzroku jest barwa, a więc barwa jest przedmiotem właściwym zmysłu. Cóż to znaczy? To znaczy, że nie możemy żadnym innym zmysłem poznać barwy. To dokładnie znaczy to słowo przedmiot właściwy. Więc barwa jest właśnie tym, co jest poznawane przez wzrok, co może wzrok zobaczyć, nie może zobaczyć dźwięków, nie może zobaczyć tego, co gorące, czy zimne, czy jakieś tam jeszcze inne, czy smaczne, czy niesmaczne, jakieś tam słone czy gorzkie. Wzrok jest, można powiedzieć, uczulony właśnie na barwę. To jest właśnie przedmiot właściwy tego zmysłu. Natomiast co to oznacza, to dziwne stwierdzenie, czyli takie zaskakujące stwierdzenie, co do którego jest niemożliwy błąd, pisze Arystoteles. Żaden inny zmysł nie może postrzegać, co do którego jest niemożliwy błąd. Tak jakby nie, to znaczyło, że zawsze postrzegamy barwę w sposób bezbłędny. Przecież wiemy z doświadczenia, że tak nie jest. Otóż nie. Otóż nie. To jest zresztą tutaj wyszczególnione w odnośniku. Chodzi przede wszystkim Arystotelesowi właśnie o to. Niemożliwy jest błąd w tym sensie, że właśnie przedmiotem wzroku jest barwa, że wzrok nie może zobaczyć dźwięków ani smaku. W tym sensie niemożliwy jest błąd. Natomiast co do samego określenia koloru, oczywiście wiadomo, że tutaj ta dawka błędu jakaś być może, i to też rozumie Arystoteles, to, że ten błąd będzie też na innym miejscu, to dokładnie o tym pisze, że tutaj to jest na innym miejscu, pisze tak Arystoteles: postrzeganie właściwych przedmiotów zmysłowych jest prawdziwe lub zawiera najmniejszą dozę błędów. Więc ten błąd oczywiście tutaj też może się wkraść, nawet na tym poziomie. Natomiast Arystoteles zaznacza, że zasadniczo błąd będzie się brał z czego innego, że źródłem błędu będzie pewna synteza, będzie pewne łączenie, przypisywanie tym przedmiotom, które widzimy jako barwne, pewnych jakichś tam innych cech. Także widzimy rzecz, która jest zabarwiona, i przypisujemy jej jakąś nazwę i określamy ją jako taki czy inny przedmiot, i tutaj może bardzo łatwo błąd powstać właśnie na tym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o samo poznawanie, to oczywiście też ten błąd może być, ale ta dawka błędu jest jednak mniejsza. A ta niemożliwość błędu oznacza właśnie to i tylko to, że no właśnie nie da się zobaczyć dźwięków ani zobaczyć smaków. Więc to jest ten przedmiot właściwy. Teraz możemy. Um, um,
Przedmiotami zmysłowymi wspólnymi, pisze Arystoteles, są ruch, spoczynek, liczba, kształt, wielkość. Tego rodzaju przedmioty bowiem nie są właściwe dla żadnego zmysłu, lecz są wspólne wszystkim. Innymi słowy, chodzi o to, że tego rodzaju cechy jak ruch, spoczynek, liczba, kształt, wielkość po prostu nie są widziane, nie są poznawane jakimś jedynym zmysłem, ale mogą być oglądane różnymi zmysłami. I na tym właśnie polega istota tych przedmiotów wspólnych. Jeszcze jest tutaj mowa o przedmiocie zmysłowym przypadłościowym. Co to oznacza? A to właśnie wtedy, kiedy jakaś rzecz, na przykład biała, jest konkretnym znanym nam człowiekiem. To wtedy mówimy o tym zmysłowym przypadłościowym, bo przypadłościowo jest właśnie, poznajemy tego konkretnego człowieka, ale tak zasadniczo poznajemy zmysłami kolory, barwy, którymi się ten człowiek jakoś odznacza na tle, na którym go widzimy. I w tym sensie możemy mówić o przedmiocie zmysłowym przypadłościowym. Tutaj sam Arystoteles pisze, że spośród tych rodzajów przedmiotów zmysłowych, które są postrzegane w swojej własnej formie, przedmioty własne zajmują naczelne miejsce. Stosunek do nich decyduje o istocie każdego z poszczególnych zewnętrznych zmysłów. A więc przedmioty własne są tak bardzo istotne. One określają nam same te władze widzenia, same władze poznawcze zmysłowe, same zmysły, a te z kolei, te zmysły będą nam teraz dużo mówiły o samym poznaniu. Więc tutaj odnośnie jeszcze wzroku, sam Arystoteles podaje, że są jeszcze dwa warunki, to znaczy, żeby coś było widziane, potrzebne jest po pierwsze światło, musi być rzecz oświetlona, no i musi być też przeźroczysty ośrodek istniejący pomiędzy danym przedmiotem widzianym przez wzrok, no i naszym wzrokiem. Musi istnieć przeźroczysty ośrodek. Światło też jest tutaj bardzo ważne, ono będzie tutaj w pewnej analogii poznania intelektualnego będzie on odgrywało rolę decydującą, jak się okaże, dlatego jest tak ważne jest właśnie to światło. Pominiemy tutaj rozważania dotyczące innych zmysłów, chociaż są one też niezwykle interesujące, natomiast należy jeszcze trochę powiedzieć o zmyśle wspólnym. Otóż człowiek nie tylko się charakteryzuje zmysłami tymi tak zwanymi zewnętrznymi, chociaż Arystoteles jeszcze tego określenia tutaj nie używa, nie wyróżnia, a więc nie tylko te pięć zmysłów, które znamy z doświadczenia, posiadamy, ale chodzi jeszcze o jeden, przynajmniej jeszcze właściwie kilka zmysłów takich właśnie wewnętrznych. Znowu Arystoteles nie używa tego określenia, ale tak już będzie u świętego Tomasza, bo nie wystarczy tylko i wyłącznie poznanie zmysłowe, poznanie na poziomie konkretnego zmysłu. Też tutaj musimy zwrócić uwagę, że poznanie zmysłowe nie polega tylko na tym, że pewien bodziec jakoś oddziaływuje, jakoś tam mechanicznie czy w jakiś inny sposób na ciało, że następuje pewna zmiana w samym zmyśle, ale poznanie zmysłowe polega na tym, że jakby polega na przyjmowaniu pewnej formy już konkretnej, tej zmysłowej formy jakiejś konkretnej, jednostkowej, ale właśnie oddzielonej od materii. Poznanie zmysłowe polega właśnie na tym, bo gdyby chodziło tylko i wyłącznie o jakieś działanie materialne, działanie na jakieś na fragmenty ciała danego jakiegoś osobnika, to wówczas musielibyśmy też i roślinom przypisać zdolność do poznania zmysłowego, bo one przecież również w jakiś sposób oddziaływują z otoczeniem, czy na nie też działają pewne bodźce w taki sposób, że rośliny charakteryzują się na przykład jakimś tropizmem, że następuje jakiś powiedzmy ruch kwiatu, tam powiedzmy słonecznika za słońcem, że w zależności od położenia słońca na niebie, słonecznik się w jakiś sposób ustawia tak, żeby był przez światło słoneczne oświetlany, a jednak nie mamy tutaj do czynienia z poznaniem zmysłowym, mimo tego, że jakieś tam subtelne, delikatne, jednak zauważalne ruchy się odbywają. Nie ma to jednak charakteru poznania zmysłowego i też nie jest to ruchem w sensie właśnie tym, o którym mówi tutaj Arystoteles, a więc takim, który wynika z wcześniejszego poznania jakiegoś zmysłowego. Tutaj jest tylko i wyłącznie takie mechaniczne oddziaływanie. Natomiast w przypadku zwierząt mamy do czynienia z poznaniem zmysłowym, które polega na właśnie wrażaniu pewnej formy, czy powstawaniu pewnej
czy przyjmowaniu z otoczenia pewnej formy, konkretnej formy zmysłowej, która jest już pozbawiona materii, jest oddzielona od tego, co materialne, a więc nie zostaje w zmyśle, materia nie znajduje się w nim, natomiast ta forma zostaje od konkretnego tego bodźca jakoś oddzielona i na tym to poznanie zmysłowe będzie polegało. I następnie jeszcze potrzebne są zmysły, no właśnie te wewnętrzne, zmysły jeszcze, które będą, takie zmysły, które będą dokonywały pewnych operacji na tych formach, tworzyć, chodzi o tworzenie najpierw pewnej syntezy z poznania zmysłowego, bo pewne, skoro już wiemy, że są takie właśnie przedmioty wspólne poznania zmysłowego, czyli takie, które mogą być przez różne zmysły poznawane, to teraz chodzi o stworzenie pewnej syntezy, bo skoro możemy pewną rzecz na przykład zobaczyć, dotknąć, usłyszeć, to w takim razie musi na poziomie poznania zmysłowego musi być, bo to samo też zwierzęta potrafią takie syntezy tworzyć, więc musi być pewna zdolność w nich, pewna władza uzdalniająca je do tego, żeby taką syntezę stworzyć, żeby jednocześnie coś poznawać w taki inny sposób i mieć i musi być pewna jedność, tak? Trzeba jakoś połączyć te wyniki poznania pewnych konkretnych bytów za pomocą różnych zmysłów. Tym się zajmuje zmysł wspólny, którym pisze Arystoteles tutaj w księdze trzeciej. Ale także chodzi o zdolność do tworzenia pewnych wyobrażeń i pamięć, która te wyobrażenia będzie przechowywała. Dobrze wiemy, że zwierzęta już, przynajmniej te wysoko zorganizowane, takie zdolności posiadają, że posiadają pamięć, można je czegoś nauczyć, że mają też na przykład zdolność wywoływania jakichś wyobrażeń w śnie, na przykład jak potrafią śnić, a więc też te wyobrażenia sobie jakoś wytwarzają. I następnie przechodzimy do tego, co jest tutaj dla nas najważniejsze, a więc chodzi nam właśnie o poznanie umysłowe. Pisze Arystoteles w rozdziale 4 Księgi trzeciej. Co się tyczy tej części duszy, przez którą dusza poznaje i wydaje sąd o rzeczach, i to niezależnie od tego, czy jest ona oddzielona od innych z racji miejsca, czy nie, a tylko oddzielona jest od nich pojęciowo, należy zbadać, jaką ma ona charakterystyczną cechę, jak właściwie dokonuje się myślenie. Właśnie na czym polega myślenie? Z tego wynika, że ta część duszy, bo pisze tak, że jeśli myślenie jest czymś podobnym do postrzegania, czyli tutaj wskazuje Arystoteles na pewną analogię między poznaniem umysłowym i zmysłowym, więc jeśli myślenie jest czymś podobnym do postrzegania, czyli tego poznawania zmysłowego, będzie ono polegać albo na szczególnej formie ulegania wpływom przedmiotu myślowego, albo na czymś innym tego rodzaju. Z tego wynika, że ta część duszy musi być odporna na wpływy zewnętrzne, lecz i posiadać zdolność przyjmowania formy i być taką w możności, jaką jest ona, chociaż nie identyczna z nią. I w jakim stosunku pozostaje władza zmysłowa do przedmiotów postrzeżeń, w takim samym musi pozostawać i rozum do przedmiotów myślowych. Czyli chodzi tutaj Arystotelesowi o to, właśnie na bazie tej analogii, że skoro zmysł jest receptywny, jest bierny w procesie poznawania, jest jakby otwarty na rzeczywistość, na te przedmioty, na które jest te przedmioty właściwe, przede wszystkim, na które jest uczulony, jakby w pierwszej kolejności je właśnie obserwuje. Jakoś je poznaje, to tak samo rozum. Jest jeszcze taka zasada, że która tutaj też Arystoteles ją wyraża, konsekwentnie, ponieważ o wszystkim myśli, musi koniecznie być wolny od jakiejkolwiek przymieszki. O co tutaj chodzi? Przymieszki materii tutaj. Chodzi po prostu o to, chodzi o pewną zasadę, która polega na tym, że w przypadku poznania zmysłowego, żeby zmysł mógł, na przykład zmysł wzroku, mógł oglądać rzeczy kolorowe, to sam musi być tych kolorów pozbawiony. Żeby zobaczył, że coś jest zielone, sam musi być tej zieleni pozbawiony. Sam musi być jakoś niejako przeźroczysty, sam ten organ zmysłowy musi być przeźroczysty. Musi być wolny od jakiejkolwiek przymieszki, żeby być otwarty na badanie rzeczywistości.
wartości. To samo na poziomie umysłowym stwierdza Arystoteles, konieczność takiego właśnie, takiego założenia. A więc umysł musi być wolny, od tego, co materialne, musi być wolny od od takiej czy innej jakiejś tam cechy, tak żeby był zdolny do poznawania właśnie tej cechy. I tutaj pisze Arystoteles, że dlatego rozum nie może mieć żadnej innej natury oprócz tej być możnością do poznania. I dlatego też nie można rozumnie twierdzić, że jest on zmieszany z ciałem. W ten sposób bowiem posiadałby określoną właściwość materialną, byłby zimny lub ciepły. Owszem, miałby specjalny organ, jak władza zmysłowa. W rzeczywistości nie ma nic z tego wszystkiego. Tak więc widać, że rozum nie jest niczym materialnym, nie ma wobec tego żadnego specjalnego organu, jak władza zmysłowa. Tak? Czyli to przekonanie takie może bardzo rozpowszechnione w naszych czasach, że mózg jest takim organem, jakby, gdzie ten rozum się mieści, no jest nieprawdziwe oczywiście, już mówiąc o tym przełożeniu jakby na koncepcję człowieka, już taką powiedzmy bardziej tomistyczną, ale tuż i Arystoteles wiedział, że tak być nie może. Że owszem, władze zmysłowe potrzebują pewnych organów cielesnych, natomiast władza poznania umysłowego tego organu nie ma, bo właśnie inaczej by nie była w ogóle zdolna do poznawania umysłowego, nie byłaby zdolna do pełnienia swojego zadania. Skoro jest zdolny umysł do poznawania wszystkiego, musi być pozbawiony tej domieszki, przymieszki materialnej. Więc pisze dalej Arystoteles, to też mają słuszność ci, którzy mówią, że dusza jest miejscem form, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest nim nie cała, lecz tylko myśląca. Czyli znowu Arystoteles pokazuje, że dusza jako taka nie ma wcale charakteru takiego czysto duchowego, takim no właśnie jest formą ożywiającą to ciało i posługującą się organami cielesnymi do swoich zadań, ale jest w niej coś takiego, co wykracza poza to, co cielesne. Jest w niej coś takiego, co jest jakby trochę innej natury. I potem dalej okazuje się, że pokazuje tutaj Arystoteles, jakie stąd wnioski wynikają z takich założeń. Pokazuje, że te wnioski są czymś, co możemy zaobserwować w rzeczywistości. Pokazuje, że właśnie brak tej przymieszki powoduje, że inaczej się zachowuje poznanie umysłowe, jak poznanie zmysłowe. I bo pisze tak, że w przypadku poznania zmysłowego, po odebraniu zbyt silnej podniety, zmysł nie jest w stanie postrzegać. Na przykład słyszeć dźwięku po usłyszeniu ogłuszających dźwięków, ani widzieć lub wąchać po postrzeżeniu nadmiernie silnych barw czy zapachu. Tymczasem, gdy rozum pomyślał o czymś dla niego bardzo jasnym, nie myśli gorzej, lecz jeszcze lepiej o rzeczach mniej jasnych. Władza zmysłowa bowiem nie istnieje niezależnie od ciała, gdy tymczasem rozum jest od niego dzielony. Czyli jakby pokazuje Arystoteles, że założenia, które przyjął, są słuszne, że owszem, faktycznie rozum jest czymś oddzielonym od materii i właśnie najlepszym tutaj argumentem jest to, co przed chwilą usłyszeliśmy, a więc, że jeżeli pomyślimy o czymś bardzo trudnym do zrozumienia, to potem jakby możemy myśleć nawet lepiej o rzeczach mniej jasnych, że nie jest oślepiony nasz rozum właśnie dlatego, że nie zawiera tej przemieszki materialnej. Tutaj natomiast Arystoteles zauważa pewną trudność, właśnie tą największą trudność w swojej koncepcji człowieka, poznania umysłowego, bo dobrze, jeżeli zachodzi ta analogia, rzeczywiście jest to bardzo, bardzo powiedzmy słuszne, bo okazuje się, że wnioski, które wyprowadza ze swojej hipotezy, się potwierdzają, a więc mamy do czynienia z rozumem, który jest zasadniczo bierny, jest receptywny, który jest otwarty na rzeczywistość i z tej racji też musi być wolny od tej materialnej przymieszki, to w takim razie pojawia się teraz problem polegający na tym, w jaki sposób ten rozum jest w stanie, no właśnie będąc biernym, jest w stanie jednak odbierać ze świata właśnie no to, co przyjmować po prostu te formy, które na poziomie poznania zmysłowego mają charakter jeszcze czegoś bardzo, bardzo konkretnego, czegoś, co jest niekonieczne, czegoś, co jest konkretne, czegoś, co
co nie spełnia po prostu tych wszystkich warunków przedmiotu poznania intelektualnego. Jak pamiętamy, Arystoteles w Księdze Metafizyki określił przedmiot poznania intelektualnego jako właśnie zupełnie inny, jako coś, co jest ogólne, coś, co jest niezmienne, coś, co jest konieczne. Tutaj natomiast mam do czynienia z czymś zupełnie przeciwnym, z czymś, co jest właśnie dokładnie odwrotne, niekonieczne, zmienne, jakieś konkretne, jednostkowe, więc te owoce, efekty poznania zmysłowego zupełnie jakby nie przystają do tej niematerialnej duszy, która, czy tego nie duszy, tylko tego umysłu, który jest otwarty na rzeczywistość, ale w jaki sposób teraz poznaje, zachodzi to poznanie, w jaki sposób to, co takie jednostkowe, będzie przeniesione na poziom właśnie ten duchowy, taki czysto, to znaczy duchowy, właśnie ten poziom już nie, czegoś, co jest niezwiązane z materią, tego rozumu, który już poznaje w jakiś inny sposób, taki umysłowy właśnie. I Arystoteles rozwiązuje ten problem, przyjmując istnienie rozumu czynnego. Jest to pewna hipoteza, która jest konieczna do tego, żeby ten problem rozwiązać. I pisze tak: jak w całej naturze dwie istnieją zasady, z których jedna jest materią w każdym rodzaju bytów, druga jest przyczyną i czynnikiem sprawczym, tak samo i w duszy musi koniecznie istnieć to zróżnicowanie. W samej rzeczy istnieje w niej jeden rozum, który odpowiada materii, bo staje się wszystkim. To jest właśnie ten umysł bierny, ten umysł otwarty na całą rzeczywistość, który jest otwarty i jakby czeka na to, aby się poznanie dokonało. Ale jest jeszcze, musi być w takim razie ten drugi element, drugi, który odpowiada, pisze Arystoteles, przyczynie sprawczej, bo tworzy wszystko jako specjalny rodzaj nawyku nabytego, podobny pod tym względem do światła. No właśnie dlatego to światło było tak ważne na poziomie poznania zmysłowego, bo pamiętamy, wzrok jest otwarty na światło, które do niego wpada. Barwa jest czymś, co zmysł wzroku poznaje jako swój przedmiot, ten właśnie właściwy, ale bez światła wiemy dobrze, że nie nastąpi zaktualizowanie samego wzroku, że potrzebne jest światło do tego, żeby można było coś zobaczyć, że bez światła nawet rzeczy najbardziej barwne nie będą mogły być zaobserwowane, poznane przez zmysł. I tak samo jest właśnie w przypadku poznania umysłowego. Jest potrzebne jakieś światło, które będzie oświetlało, które będzie naświetlało te konkretne już wyniki poznania zmysłowego, te konkretne, właśnie takie rzeczy, które są niekonieczne, które są zmienne, które są konkretne, i będzie z tego tworzyło jakieś pojęcia ogólne, niezmienne, coś, co jest po prostu już na poziomie takim wyższym. I to oczywiście nazywane jest abstrakcją. Ten proces odrywania od tego, co konkretne, odrywania od tego, co dlatego abstrakcja z łacińskiego słowa, które oznacza właśnie odrywanie. Musi nastąpić oderwanie tego, co ogólne, od tego, co konkretne. I tak tutaj właśnie dzieje się to za pomocą tego, pisze Arystoteles, używa tej metafory takiego światła. Światło na sposób, tak jak pod tym względem jest podobny intelekt czynny do światła, bo i światło na swój sposób sprawia, że barwy potencjalne stają się barwami aktualnymi. Ten rozum jest oddzielony, odporny na wpływy zewnętrzne i niezmieszany, ponieważ jest ze swej natury aktem. Zawsze przecież to, co działa, jest bardziej dostojne tego, co ulega działaniu, a przyczyna jest czymś wyższym od materii. A więc ten, tutaj jeszcze nawet nie używa Arystoteles określenia umysł czynny, to jest określenie, które zawdzięczamy jego komentatorom. Ono się pojawia u świętego Tomasza. Natomiast pojawia się problem, czym ten umysł, czy tutaj ten rozum w tym tłumaczeniu czynny jest, czym jest właśnie to tajemnicze światło, które umożliwia poznanie intelektualne. Wiemy, że jest czymś, właśnie sam Arystoteles już wiedział, że jest właśnie nieśmiertelnym i wiecznym. Jest czymś nieśmiertelnym i wiecznym, pisze Arystoteles, ale czym dokładnie jest? Czy jest czymś, co charakteryzuje człowieka w sposób taki indywidualny, czy jest czymś, co jest w każdym człowieku inne, czy jest raczej pewną własnością, zdolnością, która jakby przychodzi z zewnątrz i jest wspólna dla wszystkich ludzi? To już są rzeczy, których Arystoteles nie wiedział i nie miał możliwości, żeby to określić. I to jest właśnie ten największy problem koncepcji człowieka u Arystotelesa,
że doszliśmy do momentu, w którym już metodą Arystotelesa, opartą z jednej strony na tych pryncypiach metafizycznych, z drugiej strony na obserwacji rzeczywistości i wyprowadzaniu wniosków właśnie z samych działań, w tym przypadku człowieka, już nie możemy tego problemu rozstrzygnąć. Czym jest właśnie ten umysł czynny? Czym jest ta zdolność do tego, żeby przenosić owoce poznania zmysłowego na poziom intelektualny? Tego już Arystoteles nie mógł rozwiązać, a to stanie się potem, no, zostanie ten problem całkowicie rozwiązany, przezwyciężony w różnych systemach filozoficznych, które będziemy potem poznawać. To na dzisiaj wystarczająco dużo. Amen, Aristela, Dei Mater Amen.